Halo, halo. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś wracamy do predykcji, jaka może być zima najbliższa, bo zima coraz bliżej, święta też idą, więc warto by było zobaczyć. Natomiast tutaj bardzo ważna rzecz to jest wyliczenie modelu ECMWF, które jest przetworzone przez IMGW. Podział jest na tygodnie. My kiedyś tymi wyliczeniami się zajmowaliśmy, omawialiśmy. Prosiliście nas od dłuższego czasu, żebyśmy z powrotem wrócili do tego tematu. To jak najbardziej zapraszam. Jako ciekawostka. Stan na piątek na godzinę 11, 2 stopnie Celsjusza w województwie zachodniopomorskim i tutaj te temperatury mamy wyższe, natomiast najniższe temperatury w Zakopanem, minus 2,3 stopnie Celsjusza, ale uwaga, w tych wszystkich miejscach, w piątek temperatury spadną poniżej zera wieczorem i w nocy. W kolejnych dniach będzie tak samo do ocieplenia, które będzie w poniedziałek. No właśnie, do ocieplenia. Co z tym ociepleniem, co z tymi kolejnymi dniami, co będzie się działo w pogodzie? No, warto tutaj dalej oczywiście tym tematem się zająć. Więc my jak najbardziej ruszamy dalej i tym tematem się zajmujemy. No i tutaj mamy wyliczenie modelu ECMWF. Dzięki temu wyliczeniu będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda sytuacja w kolejnych. Tygodniach. Ja oczywiście tutaj będę wyłączał się na czas tego kolejnego tygodnia 52, bo tutaj go nie widać. Ewentualnie spróbuję po prostu pomniejszyć, żebyśmy wszyscy mogli to zobaczyć. No nie będzie to łatwe, więc ja po prostu. Kamerę na ten czas będę wyłączał, będzie w ten sposób łatwiej. Moi drodzy, zaczynamy. Anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 91-2020 w kolejnych tygodniach. Ten pierwszy tydzień po lewej to jest od 25 listopada do 1 grudnia, następnie 2 grudnia 8, 9, 15, 16, 22 i ostatni tydzień to już jest tydzień świąteczny, a więc tydzień. 20, od 23 do 29 grudnia, i też bardzo mocno na tym tygodniu będziemy się skupiali. Ja ten tydzień będę zostawiał, oczywiście, na koniec. A więc zacznijmy, moi drodzy zacznijmy i mamy tutaj tygodnie. 48 tydzień mamy temperatury powyżej normy do 3-4 stopni Celsjusza no i faktycznie po 24 temperatury nam wzrosną za sprawą niżu Sigrid, o którym też wcześniej już rozmawialiśmy. Potem od 2 grudnia ma być temperatura delikatnie powyżej normy, szczególnie w Polsce południowo-zachodniej wynikać to będzie prawdopodobnie z ochłodzenia, które przyjdzie po tym niżu Sigrid i to raczej wie na pewno z tych wyliczeń. Niestety, kolejne trzy tygodnie będą w anomalii dodatni. Tydzień 50., 51 i 52, a więc ten tydzień świąteczny, świąteczny jaki słoneczny. Ten tydzień świąteczny też ma być powyżej. Normy. On ma tutaj mieć, moi drodzy, od 1 do 2 bądź nawet 3 stopni Celsjusza anomalii, szczególnie w Polsce Północno-Wschodniej. Polska Północno-Wschodnia, przypominam, zawsze ma niższe temperatury, więc tutaj raczej spodziewamy się tym razem temperatur wyższych. Przejdźmy dalej, przejdźmy do, do średniej temperatury maksymalnej, no i tutaj mamy kolejne tygodnie. A więc tak zaczynamy od tygodnia 48. Temperatura maksymalna 7-8 stopni Celsjusza w Polsce zachodniej. W Polsce wschodniej temperatura od 3 do 5 stopni Celsjusza w związku właśnie z tym niżem Cigrid. Potem mamy te kolejne tygodnie z bardzo podobnymi średnimi, a więc zaczynamy tutaj od. Zaczynamy tutaj od tygodnia 49-50. Od 1 do 4 stopni Celsjusza, przy czym 4 stopnie Celsjusza na zachodzie. 50. Bardzo podobnie. 51. Bardzo podobnie. I świąteczny tydzień również na zachodzie. Do 3-4 stopni Celsjusza. Na wschodzie od 1 do 2 stopni Celsjusza. Przejdźmy do średniej temperatury powietrza. W przypadku średniej temperatury powietrza, sytuacja jest tutaj bardzo podobna. Od 2 stopni Celsjusza. Na wschodzie do 6 stopni Celsjusza, na zachodzie, i tutaj mamy najwyższe temperatury. Następnie kolejne 3 tygodnie z temperaturami trochę niższymi, średnimi, jedynie na po w Polsce północno-wschodniej w tygodniu 49-50, więc tutaj w początku, w połowie grudnia i pod koniec grudnia temperatury raczej zbliżające się do zera stopni Celsjusza, więc mogące być poniżej zera w Zakopanem minus 1, minus 2, na zachodzie i na południu jednak powyżej zera. No niestety tutaj też nie widzimy tych dobrych informacji pod kątem opadów śniegu i, i, i tych takich typowo zimowych świąt ale sprawdźmy. Tydzień 48 przy średniej temperaturze minimalnej. Tutaj mamy raczej temperatury dodatnie. Natomiast tydzień 49, tydzień 50, 51 i 52, Polska Wschodnia ze średnią temperaturą minimalną 0 bądź minus 1 stopnie, stopni Celsjusza w górach, szczególnie w Zakopanem, minus 3 do minus 4 stopni Celsjusza, w Polsce Zachodniej od 1 do 2 stopni Celsjusza, jeśli chodzi tutaj. O temperatury minimalne. Oznaczać to by było na tą chwilę przynajmniej według tych wyliczeń, że owszem, opady śniegu będą możliwe, natomiast one będą bardzo szybko się roztapiały, szczególnie w Polsce Zachodniej Centralnej. Natomiast w Polsce Wschodniej jest jakaś szansa na trochę większy w cudzysłowie mróz do minus 1, minus 2, minus 4 stopni Celsjusza, ale w średnim rozrachunku nie wygląda to nadal w żaden sposób dobrze. Przejdźmy, moi drodzy, jeszcze do kolejnego wyliczenia. Temperatura powyżej 30 nas nie interesuje. Prawdopodobieństwo w procentach wystąpienia temperatury minimalnej poniżej 0 stopni Celsjusza w tym tygodniu najbliższym, czyli w ostatnim listopadowym, bardzo małe prawdopodobieństwo, bo będziemy mieli ocieplenie jedynie w Zakopanym, będzie ono wyższe. W tygodniu 49-50, czyli już na początku grudnia, w połowie grudnia oraz w tym tygodniu świątecznym największe szanse na temperatury poniżej zera w górach w Zakopanem przede wszystkim oraz w województwie podlaskim na Suwalszczyźnie i w województwie lubelskim w województwach zachodnich a przede wszystkim nad morzem szansa jest zdecydowanie pod tym kątem mniejsza przejdźmy jeszcze do średniej temperatury tydzień 48 temperatura powyżej normy czyli do końca listopada temperatury powyżej normy powyżej wyżej normy nad morzem od 9 do 15 grudnia i powyżej normy od 16 do 22 grudnia praktycznie w całym kraju natomiast końcówka listopada i końcówka początek inaczej początek grudnia i końcówka grudnia średnia temperatura w normie. Sumy opadu atmosferycznego zerknijmy sobie według modelu ECMWF EPS. I tutaj tak, najbliższy tydzień, niezbyt duże, nadal od 8 do 12 mm, 12 mm na południu. Od początek grudnia, do połowy grudnia, niestety, również bez większych sum opadowych. Natomiast w, od 16 do 22 i potem od 23 do 29 troszeczkę więcej od 10 do 12 mm. Oczywiście może być to śnieg, więc tutaj też na to musimy zwrócić jak najbardziej uwagę. Anomalia sumy opadów względem lat 91-2020. No, tutaj ostatni tydzień listopada ma być z anomalią dodatnią w Polsce Południowej. Tutaj ma być tych opadów więcej. Początek grudnia również południe z większą ilością opadów. Połowa grudnia tak też. Przy czym no, tutaj od 16 do 22 anomalia powyżej praktycznie w całym kraju oznaczałoby to raczej więcej opadów, być może opadów śniegu. No i 23-29 również tutaj całkiem interesująco wygląda Polska Południowa pod tym kątem. Zerkamy sobie jeszcze na kolejne wyliczenia: prawdopodobieństwo wystąpienia sumy opadów powyżej 10 mm, najwyższe nad morzem, oczywiście najczęściej i również najwyższe w Zakopanem, natomiast na pozostałym obszarze od 40 do 60%, więc tak to wygląda. W kolej, tutaj mamy do końca, właśnie miesiąca, do końca grudnia to możliwe wyliczenie, i cóż, mamy jeszcze tutaj. No w sumie coś jeszcze mamy. Oczywiście. Prawdopodobieństwo wystąpienia sumy opadów powyżej 20 mm i tutaj już to prawdopodobieństwo jest zdecydowanie mniejsze. W tych kolejnych tygodniach w Zakopanem i generalnie nad morzem ta szansa jest delikatnie większa, więc tam może być więcej tego opadu. Prawdopodobieństwo wystąpienia sumy opadów powyżej 50% mm nie ma, powyżej 100 nie ma. No i sumy opadów powyżej normy w końcówce listopada, to ciekawe. Na południu kraju na początku grudnia do połowy grudnia, tydzień 51, od 16 do 22, w całym kraju może być powyżej normy, czyli tydzień mokry. Wilgotność powietrza, tutaj mamy w kolejnych dniach do 1 grudnia na całkiem wysokim poziomie, prócz poniedziałku. Tak to wygląda moi drodzy, tutaj w przypadku modelu ECMWF EPS, tutaj przetworzonym przez IMGW. Natomiast jeszcze sprawdźcie sobie eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu bezpośrednio z IMGW. No i mamy grudzień, grudzień na zachodzie nadal z temperaturami powyżej normy, na pozostałym obszarze w normie i powyżej normy sumy opadów szczególnie powyżej normy gorzów Wielkopolski, Koszalin, Opole, Rzeszów, Szczecin, styczeń w całym kraju temperatury powyżej normy wieloletniej 91-2020, ale opady miałyby być w normie. Więc tutaj do tych wszystkich miast mamy wskaźnik, prognoza powyżej normy. Luty, temperatury w normie, natomiast opady powyżej normy w całym kraju. I tu znów w normie mamy prognozę dla temperatur, i tu macie wszystkie normy, więc możecie, możecie sobie zatrzymać i oczywiście to zobaczyć. No, i mamy marzec, wszystkie miejsca w Polsce z temperaturą powyżej normy, natomiast w normie suma opadu, i tu macie również wszystko, możecie zobaczyć. Moi drodzy, dajcie znać, czy, będzie, czy chcecie kolejne takie omówienia przy kolejnych aktualizacjach. My widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Ja Was do tego oczywiście serdecznie zapraszam. Pozdrawiam serdecznie, cześć.